Mam tutaj na ręku trzy korony, czerwona, niebieska i zielona, żeby zachować bezstronność w stosunku do wszystkich parafii. Ufam, kochani, że zarob tych koron będzie jeszcze więcej, na to liczymy i nad tym będziemy pracować, a dzisiaj z całego serca, już najkrócej jak tylko można, ale najserdeczniej jak również tylko można, z całego serca dziękuję parafii Krzyża Świętego Bożego Ciała i Świętego Andrzeja Boboli za organizację tegoż Orszaku Trzech Króli. Dziękuję władzom miasta za pomoc. Dziękuję wszystkim, kochani, którzy włączyliście się w to piękne wydarzenie. To nie był tylko orszak. To było wyznanie naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Wyznanie wiary w to, że chcemy nasze życie osobiste, ale także i społeczne budować na tym najmocniejszym, najtwardszym fundamencie, na Jezusie Chrystusie. Kochani, niech was na ten świąteczny czas i na ten nowy rok 2016 błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia za rok, kochani.